Witam w kolejnym odcinku Pytanie Kibica. Adrian Jurkowski z tej strony, obrońca Wigry Suwałki. Dzisiaj to ja zmierzę się z Waszymi pytaniami. Cześć Adrian, od razu kilka pytań do Ciebie. Czym jest spowodowana Wasza słabsza postawa na początku rundy? Czy jest możliwe, że zostaniesz w Wigrach na dłużej? Jak oceniasz szanse Wigier na mistrzostwo w pierwszej lidze? Jak oceniasz kondycję i zgranie swojej drużyny? No to spróbuję może po kolei. Odnośnie tej słabszej postawy na początku rundy, no na pewno bardzo dużo osób przyszło do nas, tak? Gdzieś tam można powiedzieć, że cała osiemnastka meczowa jest nowa. Także wiadomo, że potrzeba czasu, żebyśmy się jakoś tam zgrali. Początek rundy no, nie punktowaliśmy zbyt dobrze, wiadomo, dwa punkty w sześciu kolejkach. Teraz gonimy gdzieś ten na razie dół tabeli i zobaczymy, jak to pójdzie dalej. Czy jest możliwość, że zostaniesz w Wigrach na dłużej? No, taka możliwość jest zawsze. No. Szansę na razie oceniam na 50%. Umowę mam do czerwca. Zobaczymy, ja chcę. Zobaczymy też, co powiedzą po sezonie Wigry. Czy Wigry mają szansę na mistrzostwo pierwszej ligi? No. Z tego, co patrzyłem ostatnio w tabelę, mamy tylko 9 punktów straty. To są 3 mecze, więc jak najbardziej takie szanse są, ale no, bądźmy realistami. Na razie chcemy utrzymać pierwszą ligę w Suwałkach, także na tym na razie się skupiamy. Jak oceniasz kondycję i zgranie swojej drużyny? Kondycję. No, ostatnie dwa mecze pokazały, że jesteśmy w stanie zdobywać punkty nawet w 90 minucie i gdzieś tam przez te ostatnie 15 minut zdecydowanie przycisnąć naszego przeciwnika. Także uważam, że pod względem kondycyjnym jesteśmy bardzo dobrze przygotowani. A zgranie swojej drużyny, no, tak jak wspomniałem na początku, jesteśmy na etapie zgrywania się, także będzie to wyglądało z meczu na mecz coraz lepiej. Jak myślisz, kto ma większe szanse na zdobycie piłki nożnej, Ronaldo czy Messi? No tutaj jestem w troszeczkę uprzywilejowanej sytuacji, bo już wiemy, że piłka powędrowała do Ronaldo, ale też bym postawił na Ronaldo, bo uważam, że ciężką pracą osiągnął to, co Messi ma, powiedzmy, wrodzone, tak? Że od pierwszego meczu, kiedy zobaczyliśmy Messiego kilkanaście lat temu, było wiadomo, że to jest piłkarz z innej planety, a Ronaldo ciężką pracą gdzieś tam osiągnął ten poziom, na którym teraz jest. Czy będzie jeszcze awans i czy będzie grał Pan w Wigrach? I czy ma Pan kontakt z osobami, którzy rok temu grali w Wigrach? Powiem tak, jak wspomniałem już na początku, naszym celem jest utrzymanie pierwszej ligi w Suwałkach i na tym się skupiamy, a jeżeli szanse pozwolą na to, żebyśmy osiągnęli w tym sezonie coś więcej, no to na pewno będziemy o to walczyć. Czy ma Pan kontakt z osobami, którzy grali rok temu w Wigrach? Wiadomo, że pierwsza liga jest taka, że znamy się z chłopakami oczywiście, ale czy utrzymujemy jakieś bliskie kontakty, to nie do końca, tak? Gdzieś tam przy okazji meczu na pewno wymienimy ze sobą parę zdań, ale tak, żebyśmy utrzymywali ze sobą bliższe kontakty, to nie. Czy ma Pan inne oferty grania i czy woli Pan rap czy disco polo? Czy ma Pan inne oferty grania? Jeszcze miałem pół roku, przyszedłem tutaj z Sandecji Nowy Sącz, miałem jeszcze tam pół roku kontraktu. Ale tutaj trener Skowronek przedstawił mi fajną wizję w Suwałkach i zdecydowałem się z niej skorzystać. Czy woli Pan rap czy disco polo? Słucham i tego, i tego, także i dobrym disco polo nie pogardzę, a rap leci u nas bardzo często w szatni, także muszę go tolerować. Czy Adrian Piekarski zostanie kiedyś kapitanem? O, bardzo fajne pytanie. Adrian Piekarski, osoba stąd, środkowy obrońca, także bacznie mu się przyglądam. Na pewno ma papiery, żeby zostać solidnym środkowym obrońcą. Będę mu mocno kibicował, już mu mocno kibicuję. Czy zostanie kapitanem, na to się składa wiele czynników, także to drużyna musi zadecydować, czy będzie w stanie ociągnąć drużynę i ją motywować. Jeżeli drużyna tak oceni, no to założy kiedyś opaskę kapitańską i będzie kapitanem. Dlaczego akurat Wigry, czy miałeś propozycję od innego klubu? No to tutaj już się wygadałem wcześniej. Mogłem zostać w Sandecji, ale wizja budowy fajnego klubu w Suwałkach skłoniła mnie do tego, żeby się przenieść właśnie tutaj. Jak się Panu mieszka w Suwałkach? W Suwałkach mi się mieszka bardzo dobrze, bardzo fajne, spokojne miasto. Ja pochodzę akurat z Krakowa, także
kawałek do domu mam, ale tutaj piękne tereny, dużo więcej zieleni niż w Krakowie, dużo większy spokój, także bardzo to sobie cenię. Kiedy Robert Obst? No, Robert będzie, jeżeli go wytypuje ktoś z odpowiadających właśnie na wasze pytania. Jak się trzymasz po wygranym lub przegranym meczu? No, tutaj ja akurat mam problem po każdym meczu, bo bardzo długo nie mogę zasnąć. Po wygranym meczu wiadomo, gdzieś tam jest o to łatwiej. Ale jestem zawodnikiem, który nawet w wygranych meczach analizuje bardzo dokładnie swoje postępowanie na boisku, swoją praktycznie każdą sytuację boiskową. Dużo trudniej jest po przegranym, bo tak jak mówię, chcę wyciągać jak najwięcej. Gdzieś tam staram się rozgrywać w głowie jeszcze raz to samo spotkanie i tych błędów nie popełniać. Mam problem z zaśnięciem, po każdym spotkaniu. Czy myślisz, że dostaniesz kiedyś powołanie do kadry Polski? Głęboko w to wierzę, bo jeżeli ja bym w to nie wierzył, to gdzieś tam moja przygoda z piłką nie miałaby sensu. Mam nadzieję, że osiągnę kiedyś taki poziom. Wiadomo, że środkowi obrońcy gdzieś tam dorastają. Osiągają swój szczyt formy koło 30, także gdzieś tam po cichu liczę, że jeszcze kiedyś uda się wystąpić z orzełkiem na piersi. Czy przyjdziesz na trening do Młodych Wigier? Tak. Jeszcze nie wiem kiedy, ale na pewno się pofatyguję. Istnieje nawet prawdopodobieństwo, że będę pomagał przy treningach jednego rocznika grupy młodzieżowej. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Spadniecie do drugiej ligi. Jak o tym myślisz? No nie można tak myśleć. Utrzymamy się, to jest pewne. I każda osoba, która ma Wigry w sercu i gdzieś tam nam dobrze życzy, wie o tym, że się utrzymamy i zrobimy wszystko, żeby tak było. Czy myślisz o innym klubie? Jestem w 100% skoncentrowany na tym, żeby osiągnąć właśnie wyznaczony cel przez klub i nie zaprzątam sobie głowy takimi sprawami jak myślenie o innym klubie. I ostatnie pytanie, jak układa się w klubie? No, klub jest bardzo dobrze poukładany, wszystko mamy na miejscu, nie ma się do czego przyczepić. No, jedynie moglibyśmy mieć troszkę więcej punktów, tak? Dlatego musimy podreperować swoje miejsce w tabeli i wierzę, że tak będzie. Dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Wiadomo, nie było to tak płynne, jakbyście sobie tego życzyli, ale mocno się starałem. A nasz najbliższy przeciwnik, Stomil Olsztyn, dlatego nominuję wychowanka tego klubu. Rafał Remisz, serdecznie zapraszam do zmierzenia się z pytaniami. Także podsyłajcie pytania dla niego. Mam nadzieję, że coś ciekawego wymyślicie. Pozdrawiam.